No, płyniemy, płyniemy, a tutaj powitanie. Proszę bardzo. Szark już do nas płynie. Ja bym go tu chętnie upolował. Ale pewnie spierdzieli. Oj ty, tratwo, nie skręcaj. Tu, w tę mańkę. Ej, powiem wam, że coś jest kurde nie tak. Chyba się znowu zgubiłem, nie? Będę musiał kurde rzucić okiem na mapę, bo naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Postawmy sobie tutaj chatkę. Ja się tu szybko zapiszę. I cholera wie, gdzie ja jestem. A wiecie co, chyba muszę się udać dalej na zachód. Na zachód, czyli tam, w tamtym kierunku. Nie wiem, czy to jest tam? Kurde, już sam nie wiem, powiem wam, że zgubiłem się trochę. Nie powiem. Więc podpłyniemy tam i zobaczymy. Nie, no to znowuż nie w tą stronę. Powiem wam, że nareszcie znalazłem tą wyspę. Co się okazuje? Zeszło mi się, kurde, cały dzień. Pływałem w tej z powrotem. Okazuje się, że w ogóle ta wyspa to jest oddalona chyba jak najdalej się tylko dało. Gdzie tu jest wodopój? Jak widzicie, tutaj troszeczkę widać kremu na moim ręku, bo musiałem się nasmarować. Zeszło mi się tyle czasu, że po prostu, no, już byłem cały, kurde, wystawiony na słońce. Na działanie słońca. Potrzebujemy tutaj jeszcze parę dzid. To było tutaj kilka zwierzaków, więc w razie czego się ich pozbędziemy. Dobra, chyba nie ma potrzeby tutaj żadnego ugodzić. A możemy sobie trochę listków zebrać od razu. Dobra, już wystarczająco mam tych listków. Dorzućmy tutaj jeszcze trochę wody. Znaczy, wody. Dołóżmy listków do wody. Och, przydałoby się, słuchajcie, zwijać tutaj manatki. Rozwalę tutaj to wszystko. Bo to mi tylko będzie po prostu potrzebne. Okej, wszystko chyba już zebrałem. Tu są skrzynki, ale szczerze to one mi są do niczego niepotrzebne. Dobra, jeszcze weźmiemy jedną latarnię. Drugą latarnię. I co? I bon voyage. Lecimy na nową wyspę, tą, która się znajduje bliżej statku, bo tutaj to raczej długo byśmy nie przetrwali. Bynajmniej no nie chciałbym tak latać w tej z powrotem, kurde, wiecie, w tej nazad to tak trochę do dupy. Widzimy się już na następnej wyspie. Po kilku nieudanych próbach udało mi się wreszcie dopłynąć do z powrotem do wyspy. Tam w oddali gdzieś czaił się statek, ale właśnie zniknął nam na horyzoncie. Ale nie szkodzi. Zaraz tu zacumujemy. Dobra. Żagiel w dół. I możemy się tutaj cieszyć naszą wyspą. Ewidentnie tu już byliśmy. Bo leży tutaj jakiś rekinek. Jakieś tu szczątki prowizorycznego obozu już są. Tu mamy mega wielkie pole do popisu. O! Chodź tu! Dobra. Tu już jest załatwiony świniak. Czyli trochę jedzonka już jest. Tu mamy troszkę już prowizoryczny, jak widzicie, obóz. Tam na horyzoncie gdzieś jest statek, na który będziemy się musieli udać. No dobra, nie ma co przedłużać. Ja tutaj zbuduję kilka właśnie tej water steel, czyli tych tutaj naszych wodopojów. W sumie mógłbym się napić. No i będziemy musieli, słuchajcie, zdobyć tutaj troszeczkę gliny, żeby zbudować piec. Jak będziemy mieli piec, będziemy mogli sobie zbudować. Tutaj mamy, o, water bottle. W te butelki będziemy pakowali wodę.
Można by też było zrobić water skin. W sumie na dobrą sprawę. Jeżeli byśmy mieli wystarczająco dużo skóry. Zaraz zobaczymy, ile tej skóry mamy. Może nam się uda też i to stworzyć. Teraz tanning rack. Proszę bardzo, 4 już miejscóweczki na wodę już mamy zrobione. Okej, co dalej? Trzeba będzie stworzyć motykę. Mamy dziabkę. To co, to zaczynamy naszą plantację. Jedna. Druga. Trzecia. I trochę tego tutaj zbudowałem. Teraz by wypadało zasadzić co nieco. Na początku najpierw zasadzamy ziemniaki. Okej. Tutaj sobie damy ławę. Tutaj jukę. Tutaj jukę. Tutaj pipi. Tutaj pipi. No i gitara. I tu już nam się ładnie zasadza. Jak widzicie, dzięki temu, że pada, to wszystkie tutaj nasze te farmy, nasze tutaj grządki są podlane. Więc pomału tu będą sobie ziemniaczki rosnąć. Tych ziemniaczków tu będzie miał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, tam aż kurde do końca. Już nie będę liczył. Zaraz tu sobie pozbieramy wody, bo tutaj mamy mnóstwo. Ja jej widzę. Możemy się napić w sumie. Jest przykąszony. Co teraz trzeba zrobić? Zdjąć skórę z tego szarka. Proszę, water skin. Jedna jest. Możemy już sobie zebrać trochę wody. Będziemy podlać nasze roślinki. Podlane elegancko. No i co, i tak trzeba podlewać po kolei. Kurde, by trochę popadało, nie? Jak tak, to ciągle narzekałem na tą pogodę. A teraz... Teraz by człowiek chciał, żeby spadł deszcz. Na razie ten worek zostawimy tutaj. I co, i dalej trzeba będzie zbierać wodę, nosić tam, podlewać. Ziemniaczki urosną, trzeba będzie zasadzić kolejne w kolejnych grządkach i tak dalej. Ja tutaj zaraz zbuduję maszynę do wytwarzania paliwa, które nam będzie potrzebne. Spróbuję tutaj jakiegoś, jak się zrobi widno, upolować jakiegoś rekina, aby więcej skóry z tych rekinów pościągać. No i powiem wam, że zmierzamy ku końcowi. Och, jak widzicie, słońce już wstaje. Całą noc, kurde, ciężko tu pracowałem. Rozwaliłem kilka skrzynek. Ładowałem tutaj do naczynia właśnie wodę. I z dwoma bukłakami to powiem wam, że tak się trochę cienko, szczerze mówiąc, biega. Więc postanowiłem, że muszę przypolować na jakiegoś zwierza. Jakiegoś rekinka by się wypadało.
wypadało przyczaić, żeby złapać troszkę skóry. Mam nadzieję, że tutaj w tych wodach gdzieś jakieś pływają. Może gdzieś w którymś z tych statków, tu jest jeden. Tam gdzieś po drugiej stronie widziałem jeszcze jakiegoś stateczka. A, tu jest w sumie. A może tu by spróbował poszukać. O, niestety, ale tu nie było niczego dobrego. Jeszcze tak sobie opłynę tu dookoła, bo czasami... O, i tutaj jak widzicie mamy trochę gliny. Czy to jest nasz... Nie, to jest mały rekinek. Rekinka tego nie upolujemy. Mały się nie daje złapać. Powiedzmy, może są pod ochroną, nie wiem. No, mam cię. Dobra. Będziemy mieli chyba wystarczająco skóry teraz, żeby stworzyć kilof. No i jeszcze jeden bukłak by się przydał na wodę. Najpierw ściągamy włócznie. Pamiętajcie, bo jak nie zajmiecie włóczni, to może nie to, że one gdzieś pofruną, ale już ich po prostu nie będzie. Znikną razem z rekinem. I możemy jeszcze, słuchajcie, zrobić sobie... Ej, co nie możemy zrobić? Możemy. Gdzie tu jest, kurde, bukłak? Aha, bo potrzebujemy patyczek. Gdzie jest, kurde, patyczek? Patyczków to ja mam tutaj od groma, chłop. I proszę, jeszcze jeden bukłak. No dobra. Idę tam podlać. Tu nie trzeba, tu nie trzeba. Tu nie trzeba, tu nie, tu nie. Tutaj tylko raz. Okej, okay, w sumie to jak nie trzeba, to na razie sobie zostawimy tutaj te bukłaki z wodą. Samemu to się chyba lepiej będzie jak napije. Dałoby się co? Zebrać trochę tej glinki. Dobra, mamy tutaj glinę. Musimy trochę się wydobyć na powierzchnię. Jedna glinka. Na powierzchnię. Trochę to schodzi się, nie powiem. Tutaj gdzieś jedna spadła. Dzięki temu, że jest deszcz, to nam załatwi sprawę z podlewaniem. Przynajmniej na jakiś czas. No i możemy już stworzyć sobie naszą stację do robienia paliwa. Cyk, nieelegancko. No dobra, teraz tylko potrzeba, by wypadało odpalić ognisko. Włożymy tutaj do środka ziemniaczki. Podpalimy i się będzie paliwko robiło samo praktycznie. Tu jak widzimy, coś się pomału niby dzieje. Tak na razie to... Wszystko jest ładnie podlane. No co, trzeba będzie poczekać na te efekty. No jednak to nie tak szybko wszystko. W ogóle zauważyłem, wystarczy nam tej glinki, żeby stworzyć stanowisko do robienia wazonów na wodę. Więc zamiast biegać z trzema bukłakami, to może nam się uda stworzyć kilka tych wazonów. Postawię sobie tu w tym miejscu. O, jest elegancko. I proszę bardzo, butelka na wodę. Uuu, ile się tutaj mieści tej wody. Elegancko ogólnie. Może nie będę tego rozrzucał wszędzie jak popadnie. A tu niech sobie leżą te pojemniki. A tu mam jeszcze ten swój kill-off, to skoczę jeszcze troszkę po naszą glinkę, to
uda mi się stworzyć tutaj więcej tych buteleczek. Buteleczki napełnione. Dorzucimy trochę listków do pieca. Niech tu się woda nam nabiera. Z tego co słyszę, tutaj rekin w dalszym ciągu grasuje. Podejrzewam, że tanio skóry nie sprzeda. Tu jesteś. Goblin Shark. No dawaj, dawaj. No i już mamy skórę dodatkową. Przyda mi się, to zrobię ognisko. Może zamiast mięso mi się psuć, to... ja chociaż trochę ugotuję. Widzę, że jeszcze chwilę tutaj zabawię jednak na tej wyspie. Szczerze to tak nie widzę nigdzie tych ziemniaków, żeby gdzieś były. By się przydało zrobić tutaj gdzieś te nasze wędzarkę. A powiedzmy, że niech sobie będzie tutaj. Tu tak. Taran. No dobra, możemy ściągać mięcho. O, jeszcze jedna skóra. Ja cię kręcę. Nie wiedziałem, że tu skóra w tym świniaku jeszcze była. Sporo tej skóry z tej świni, nie? W sumie to chyba na tej wyspie to już mamy wszystko, co nam jest potrzebne. Podpalimy sobie ognisko. Niech się tutaj nam wędzi. Tu nie trzeba, tu nie trzeba, tu nie trzeba. Tu nie trzeba, tu nie trzeba. Kurde, nigdzie nic nie trzeba podlewać. Ja pierdzielę. Ej, ale chyba już mamy ziemniaki do zebrania. Jest, mamy ziemniaki. Dobra. Teraz zasadzimy je tu obok. Odlejemy. Czekamy, aż nam wyrosną następne. Jak będziemy mieć ich więcej, no to odpalimy tutaj maszynkę. No i zacznie się tutaj eleganckie tłoczenie oleju. Jak tutaj nasze mięsko. O, już tutaj się troszeczkę coś ugotowało. Może musimy coś przekąsić? Niekoniecznie. Dobra. Obrzydzamy te rekiny. I pomału będziemy sobie smażyć wszystkie mięska. Mięsko tutaj nam się smaży. Księżyc już wstaje. Mamy godzinę 18. Ja tu jeszcze troszeczkę sobie ogarnę. Ja was zapraszam do lajkowania. Chyba pomału. Trzeba kłaść się spać. Jutro kolejny ciężki dzień. Ja tu jeszcze to mięsko ogarnę. Coś tam je ugotuję. Walnę się spać. I co? I dalej będziemy próbować. Do następnego razu. Słuchajcie, trzymajcie się. W następnym odcinku spróbuję zdobyć troszeczkę paliwa i może uda się wreszcie uciec z tej pułapki. Trzymajcie się, na razie, hej pa.